Dzień dobry Państwu. Spotykamy się w tym gronie po raz pierwszy. Natomiast mam nadzieję, że nasze spotkania będą miały charakter regularny i mniej więcej 3-4 razy do roku będziemy się z Państwem spotykać po to, żeby przekazywać bieżące informacje o spółce, aby uniknąć jakichś niedomówień, które mogą się pojawić w zakresie naszej działalności. Proszę Państwa, no to cóż, to może zacznę od przedstawienia naszego zespołu, który w tym składzie zarząd działa od 10 kwietnia. Po lewej stronie jest mój imiennik, pan Sławomir Brzeziński. Od razu może przedstawię jego kompetencje, jeśli chodzi o obszary, które nadzoruje. To przede wszystkim jest to jednostka produkcyjna nawozy, jednostka biznesowa energetyka, Departament Bezpieczeństwa Technicznego i Departament Utrzymania Ruchu i Remontów oraz Departament Bezpieczeństwa Technicznego wymieniałem już. To tak, z kolei pan wiceprezes Artur Kamiński nadzoruje finanse w naszej spółce, inwestycje i logistykę. Z kolei członek zarządu, pan Kamil Bortniczuk, ma w swoim obszarze Departament Badań i Innowacji, Departament Zakupów oraz jednostkę infrastruktury i Biuro Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych. Z kolei mi przypada w pewnym sensie cała reszta naszej aktywności. Ja sprawuję nadzór nad Biurem Audytu Wewnętrznego, Biurem Polityki Personalnej, Biurem Strategii, Biurem Komunikacji, Działem Zarządzania Ryzykiem, Departamentem Zarządzania, Departamentem Handlu Nawozami, Jednostką Biznesową Oxoplast oraz Departamentem Bezpieczeństwa z wyłączeniem tego obszaru, który nadzoruje pan Kamil Bortniczuk, to jest z wyłączeniem Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych. Jeżeli moglibyśmy zaproponować taką kolejność w ramach naszej prezentacji, chcielibyśmy Państwu przedstawić wyniki finansowe Grupa Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Poproszę o zabranie głosu pana wiceprezesa Artura Kamińskiego. Dziękuję panie prezesie. Szanowni Państwo, panowie prezesi. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe, to mogę Państwu powiedzieć, że są to wyniki za pierwszy kwartał 2018 roku. Wyniki oficjalne, które były prezentowane 10 maja na konferencji w Warszawie. Jeżeli chodzi o trzy parametry takie ekonomiczne, finansowe, tych wyników finansowych, to jeżeli chodzi o przychody ze sprzedaży, to w pierwszym kwartale 2018 roku osiągnęliśmy 495 milionów złotych. W stosunku do analogicznego kwartału 2017 roku jest to wzrost o 12 milionów złotych. Jeżeli chodzi o wyniki operacyjne, wynik EBITDA i zysk netto, to wynik EBITDA został w pierwszym kwartale 2018 roku osiągnięty na poziomie 76 milionów złotych. Jest to wynik skonsolidowany, czyli wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Azoty ZAK. W stosunku do analogicznego okresu w pierwszym kwartale 2017 roku był to wynik 81 milionów złotych, jest to spadek o 4 miliony złotych. Chciałem zauważyć, że o ile w przychodach ze sprzedaży mamy trend wzrostowy, to jest to wzrost o 12 milionów złotych przychody ze sprzedaży ogółem, o tyle w przypadku wyniku operacyjnego EBITDA oraz zysku netto wynik nieco spadł. Natomiast ja myślę, że z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to wyniki to mają charakter stabilny i dość dobry. Natomiast ten spadek samego wyniku operacyjnego i zysku netto w stosunku do tego, że przychody wzrosły, miał związek z tym, że wzrosły koszty operacyjne funkcjonowania naszej spółki. Głównie chodziło o to, że w pierwszym kwartale 2018 roku mieliśmy trudniejszą sytuację, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne i to spowodowało utrudnioną aplikację naszych produktów, szczególnie nawozów na rynek. Jeśli można, kolejny slajd. Struktura przychodów. Myślę, że z całą odpowiedzialnością, szanowni Państwo, mogę powiedzieć, że siłą Grupy Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn
jest wręcz modelowa struktura taka dywersyfikacji przychodów i w sytuacjach, kiedy na przykład jeden z naszych głównych dwóch segmentów, powiem kolokwialnie, przeżywa zadyszkę, to drugi segment nadrabia te straty i tak jak widzimy na slajdzie z tyłu, segment OXO stanowi w naszej strukturze przychodów aż 49% wszystkich przychodów, natomiast segment nawozowy to jest 45%. O ile w latach poprzednich segment nawozowy był mocniejszy, segment OXO był segmentem bardziej rozwojowym, to ta struktura pokazuje rzeczywiście dalej segmentem rozwojowym, o tyle rzeczywiście mamy tą strukturę dość mocno zbalansowaną, pół na pół, takie mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, takie dwie mocne, stabilne nogi segmentowe, biznesowe, które świadczą o naszej sile. Z tych informacji także możemy wyciągnąć takie oto parametry, że w przypadku segmentu nawozowego w stosunku w pierwszym kwartale 2018 roku w stosunku do analogicznego kwartału 2018 roku segment nawozowy w strukturze przychodów zmniejszył się o 8%, natomiast segment nawozowy wzrósł o 14%. W przypadku segmentu nawozowego, co spowodowało, że w strukturze przychodów mamy spadek o 8%? O ile, jeżeli chodzi o ceny, to były one na porównywalnym poziomie, o tyle spadek o 8% w strukturze przychodów był związany z mniejszymi ilościami sprzedaży w pierwszym kwartale. O tym, o czym mówiłem na poprzednim slajdzie, czyli trudniejszymi warunkami atmosferycznymi w stosunku do analogicznego okresu w pierwszym kwartale 2017, co zaowocowało nie tak trudniejszą aplikacją nawozów na rynek. W przypadku segmentu OXO wzrost o 14% w strukturze przychodów to niewątpliwie z jednej strony i wyższe ceny sprzedawanych naszych produktów, ale także, szanowni Państwo, większe ilości wolumenów sprzedażowych, czyli i wyższe ceny, i większa ilość sprzedawanych produktów, to zaowocowało wzrostem segmentu OXO aż o 14%. I globalnie, tak już wcześniej powiedziałem, widać, że straty przychodowe, w strukturze przychodów wygenerowane w segmencie nawozowym z nawiązką zostały odrobione przez segment OXO, stąd globalnie wyższe przychody ze sprzedaży ogółem dla spółki w pierwszym kwartale 2018 w stosunku do analogicznego kwartału 2018. Czyli kolejny slajd. Wyniki naszej spółki w podziale na segmenty, już takie bardziej szczegółowe. W przypadku segmentu nawozowego w pierwszym kwartale 2018 roku spółka wygenerowała 224 miliony złotych przychodów. Jest to 19 milionów mniej w stosunku do analogicznego kwartału pierwszego w 2017 roku, kiedy było to 243 miliony złotych. Rentowność, marżowość wyniku operacyjnego EBITDA, a także sam wynik operacyjny EBITDA w związku z tym także w segmencie nawozowym jest niższy o 13 milionów złotych. Te 13 milionów złotych, jeżeli byśmy się wgłębili w szczegóły, to same 9 milionów złotych to są ceny gazu. Czyli sam wzrost cen gazu na rynkach spowodował, że praktycznie w ramach tych 13 milionów złotych 80% związane są z większymi kosztami naszego głównego strategicznego surowca do produkcji nawozów. Natomiast kolejne 4 miliony złotych, żeby uzupełnić te 13 milionów spadku, były to ceny związane z miałem węglowym, energią elektryczną, prawami do emisji CO2, a także niezrealizowanymi marżami na niezrealizowanej sprzedaży. W przypadku segmentu OXO mamy bardzo widoczny trend wzrostowy i w pierwszym kwartale 2018 roku osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży na poziomie 241 milionów złotych i jest to aż o 30 milionów złotych więcej niż było to w pierwszym kwartale 2017 roku, kiedy osiągnęliśmy przychody w tym segmencie na poziomie 211 milionów złotych. Chciałem także tu zauważyć, jeżeli chodzi o wynik operacyjny i marżę wyniku operacyjnego EBITDA, wzrost z 6% do 9% i ten 9%
marży, rentowności wyniku operacyjnego w segmencie OXO jest to rekordowy poziom. Do tej pory nie mieliśmy takiej rentowności, takiej marży. Jest to wynik rzeczywiście najlepszy i de facto taki poziom, na którym będziemy się skupiać w przyszłej działalności, chcąc oczywiście ten wynik poprawić. Sam wynik operacyjny w segmencie chemicznym OXO jest to wzrost z 13 milionów złotych w pierwszym kwartale 2017 do 21 milionów złotych w pierwszym kwartale 2018 i wzrost o 8 milionów złotych. Jeżeli chodzi o wolumeny sprzedażowe w naszych dwóch podstawowych segmentach, ilościowe, w tysiącach ton, to w przypadku segmentu nawozowego w pierwszym kwartale 2018, tak wcześniej wspomniałem, mamy spadek wolumenów sprzedażowych nawozów, nieznaczny, o 2%, ale jednak spadek, co też generowało właśnie mniejszymi przychodami ze sprzedaży przy porównywalnych cenach nawozów kwartał do kwartału. W przypadku segmentu OXO mamy dość wyraźny, o 4,1% wzrost wolumenów sprzedażowych ilościowych w pierwszym kwartale 2018 w stosunku do analogicznego kwartału 2017, co zaowocowało przy założeniu, że ceny były też korzystniejsze na rynku w segmencie chemicznym OXO, znacznie wyższymi przychodami ze sprzedaży, już o 30 milionów złotych, jak gdyby nadrobieniem tych strat przychodowych, które nastąpiły w segmencie nawozowym. Rynki docelowe, Szanowni Państwo. W przypadku segmentu nawozowego 81% to rynek krajowy, pozostały rynek 19% to Unia Europejska. Natomiast w segmencie OXO wręcz odwrotnie, mamy takie odbicie lustrzane, prawie 70% rynki docelowe to rynki związane z Unią Europejską i pozostałe rynki to Polska 17% i pozostała Europa około 12%. Jeżeli chodzi już o taką stricte sytuację finansową w grupie Azoty ZAK i wskaźniki finansowe, główne wskaźniki rentowności, czyli rentowność EBIT, rentowność EBITDA, czyli tych dwóch wyników operacyjnych, ROS i ROE, te wskaźniki nieznacznie spadły. Są one na dobrym, na zadowalającym poziomie, na stabilnym poziomie, nieznacznie spadły. Było to związane przede wszystkim z tym, że sam wynik operacyjny, pomimo wyższych przychodów ze sprzedaży, był nieco niższy, ale to jest poziom bardzo stabilny i dość bezpieczny dla spółki. Wskaźnik płynności, ten, który taki jest najbardziej newralgiczny i często analizowany przez służby finansowe w naszej spółce, czyli płynność bieżąca, wzrósł z 1,5 do 1,6. Było to związane ze wzrostem aktywów obrotowych, czyli zapasów i należności. I ta płynność finansowa w pierwszym kwartale 2018 w stosunku do analogicznego kwartału pierwszego w roku 2017 niewątpliwie nieznacznie, ale się poprawiła. Jeżeli chodzi o wskaźniki zadłużenia, wskaźnik ogólnego zadłużenia jest praktycznie na tym samym poziomie, jest wzrost o 0,6% z 35,4% w pierwszym kwartale 2017 do 36% w pierwszym kwartale 2018, a sam dług netto wzrost o 69 milionów złotych, ale było to związane z dość dużym zaangażowaniem inwestycyjnym naszej spółki w 2017 roku. Związane było to z kolejnymi transzami pożyczki wewnątrzgrupowej, a także środkami zaciąganymi w ramach cash poolingu w ramach całej grupy Azoty. Dodam też, aby uwiarygodnić tę informację, że najbardziej takim kapitałochłonnym zadaniem inwestycyjnym w 2017 roku była budowa nowej EC i było to związane z zaciągnięciem pożyczki 36,5 miliona złotych. Stąd wzrost długu netto, ale ten dług ma charakter bardziej inwestycyjny i ma przynieść w przyszłości pozytywne efekty i wzrost nakładów inwestycyjnych idzie w kierunku rozwoju naszej spółki. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o wolne limity finansowania, to
na dzień 31 marca 2018 roku, czyli dzień zamykający pierwszy kwartał 2018, w przypadku kredytów korporacyjnych to praktycznie wykorzystanie jest pół na pół, czyli dość bezpieczne. W przypadku kredytów bieżących i wielocelowych jest to poziom 58 milionów złotych, także bezpieczny. Natomiast struktura finansowania, jak Państwo widzicie, praktycznie w 95% po zaokrągleniu związana jest z wewnątrzgrupowym wsparciem finansowym, co pokazuje, że te działania prezesa Wardackiego i całej grupy Azoty związane z taką pełną konsolidacją i integracją z naszych wszystkich spółek we wszystkich obszarach funkcjonuje, a ta struktura finansowania jest tego dobitnym dowodem. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe, to z mojej strony, Szanowni Państwo, na ten moment tyle. Bardzo dziękuję. Może, aby nieco ubarwić część inwestycyjną, pozostawimy na dalszą część tej, jeśli chodzi o segment nawozowy i produkty, jakie wytwarzamy, poproszę pana prezesa Sławomira Brzezińskiego o krótkie przedstawienie tego zagadnienia. Dzień dobry Państwu. Na dzień dzisiejszy kończymy sezon nawozowy. Przygotowujemy się do kolejnej kontraktacji na kolejne miesiące pracy z naszymi klientami, odbiorcami. To, co widzimy na rynku, to rzeczywiście, jeśli chodzi o konsumpcję nawozów granulowanych, jest to pozycja stabilna, coraz większe zainteresowanie widzimy, jeśli chodzi o nawozy płynne, czyli RSR. Rolnicy widzą korzyści w zastosowaniu tego, w związku z tym my też odpowiadamy na ich zapotrzebowanie. Wspólnie razem z naszymi dystrybutorami, z naszymi partnerami rozbudowujemy naszą bazę logistyczną, magazynową, jeśli chodzi o nawozy płynne, czyli RSM. Budujemy nowe zbiorniki, zarówno dniowe, jak i u większych dystrybutorów. Więc tak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja, jeśli chodzi o tą branżę agro. Jeśli chodzi o drugi segment, czyli można powiedzieć też o spory mocznika, czyli segment NOX-y, też widzimy coraz większe zapotrzebowanie. Wszystkie nasze ostatnie przepisy dążą do że tak powiem, do eliminacji CO2, tlenków azotu, w związku z tym nasze produkty, takie jak Adlu, Likam, one znajdują coraz większe zastosowanie zarówno w przemyśle motoryzacyjnym, tutaj dokładnie chodzi o dodatki do silników, do mieszanki, oraz również w przemyśle tak naprawdę energetycznym, gdzie duże bloki energetyczne też korzystają z naszych produktów. Ja się słyszę dobrze. Więc tak pokrótce wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ten segment nawozowy. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie jedynie dodać, że stan zapasów ulega systematycznemu zmniejszeniu z tygodnia na tydzień, no praktycznie codziennie, z wyjątkiem może weekendu, gdzie trochę w tej ciągłej produkcji przebywa. Natomiast stan zapasów zmniejsza się. No i oczywiście Grupa Azoty pozostaje liderem, jeśli chodzi o producenta nawozów w Polsce. Nasze miejsce w Europie jest stabilne, co do zasady jest to drugie miejsce, jeśli chodzi o producenta nawozów. Mam tutaj na myśli całą grupę Azoty. Także to jest tutaj ta pozycja nasza nie uległa zmianie. Jeśli chodzi o segment OXO, tak jak Państwo słyszeliście, wyniki finansowe są bardzo dobre w tym zakresie i wpisuje się to w strategię Grupy Azoty, że w ramach dywersyfikacji produktowej zamierzamy bardziej intensyfikować rozwój naszych produktów chemicznych.
nie oznacza to, że przestaniemy być producentem nawozu, bo to jest po prostu niemożliwe i będziemy nadal, sądzę, liderem w Polsce i będziemy mieć znaczącą pozycję w Europie. Natomiast jeśli chodzi o produkty organiczne w naszej firmie, jak Państwo już byli się wielokrotnie informowani, zakończyliśmy produkcję plastyfikatora ftalanowego, czyli ftalanu dwuoktylu. Zmieniamy praktycznie ten produkt już całkowicie na Oxopiflex, czyli na plastyfikator bezftalanowy. W tym zakresie, jeśli chodzi o inwestycje, pozwolę sobie może na małą przerwę, bo pan prezes Kamiński omówi w ramach wszystkich naszych projektów inwestycyjnych również i to zagadnienie zwiększenia mocy produkcyjnych właśnie produktu Oxopiflex. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję, panie prezesie. Szanowni państwo, inwestycje, czyli to, co bardzo często oprócz finansów przykuwa wzrok nie tylko mediów, ale też rynków i analityków finansowych, giełdowych. W przypadku Grupy Azoty Kędzierzyn te inwestycje mogę podzielić na takie trzy najważniejsze obszary. Inwestycje w obszarze nawozowym, w segmencie chemicznym OXO i inwestycje prośrodowiskowe, które w związku z takim, a nie innym usytuowaniem całej Grupy Azoty w obecnej rzeczywistości biznesowej są w ostatnim czasie bardzo ważne dla nas. Natomiast po kolei. Cały plan działalności inwestycyjnej w 2018 roku, szanowni państwo, opiewa na wartość 235 milionów złotych i będziemy dążyć do tego, aby zmaksymalizować czy maksymalnie zrealizować ten plan działalności inwestycyjnej w 2018 roku. Oczywiście na cały plan działalności inwestycyjnej składa się 77 różnorakich zadań inwestycyjnych. Z jednej strony są to zadania kontynuowane, są zadania nowe, ale także są to zadania, które są przygotowywane na lata przyszłe. Ogólnie też plan działalności inwestycyjnej mogę podzielić na takie dwa obszary, czyli z jednej strony inwestycje odtworzeniowe, czyli odtworzenie mocy, odtworzenie możliwości produkcyjnej i płynności funkcjonowania zakładu, natomiast z drugiej strony inwestycje rozwojowe, czyli stworzenie możliwości na produkowanie nowych produktów, wbijanie się w nisze rynkowe i jak gdyby zwiększanie naszych możliwości na docelowych rynkach, oczywiście unijnych, polskich, ale nie tylko. Jeżeli chodzi o segment nawozowy, to takie najważniejsze inwestycje to po pierwsze modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb wytwórni amoniaku. Celem tego zadania inwestycyjnego jest odtworzenie zdolności sprężania gazu syntezowego dla potrzeb właśnie wytwórni amoniaku poprzez zabudowę nowego kompresora. Stan realizacji. Obecnie jesteśmy na etapie, kiedy podpisaliśmy kluczowy, podkreślę, kontrakt na dostawę węzła sprężania i ten kontrakt będzie realizować firma Siemens. Obecnie jest także finalizowany kontrakt na dostawę węzła osuszania, czyli kolejny etap tej ważnej inwestycji. Natomiast w najbliższych miesiącach ogłoszony będzie także przez nasz Departament Zakupów przetarg na wybór generalnego wykonawcy obiektu kompresowni oraz montażu obydwu węzłów, czyli zarówno węzła sprężania, jak i węzła osuszania. Czyli bardzo ważna inwestycja mająca charakter produkcyjny, mająca charakter odtworzeniowy, która jest w trakcie realizacji. Druga inwestycja to modernizacja węzła półspalania na wydziale amoniaku. Celem tego zadania inwestycyjnego jest obniżenie stosunku para-metan, czy para w stosunku do metanu w procesie produkcji wodoru przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji amoniaku. Obecnie stan realizacji tej inwestycji jest mianowicie taki, że dokonano wyboru nowej technologii dla węzła półspalania. Przez cały kontrakt na realizację całej tej inwestycji jest właśnie finalizowany. Przejdziemy dalej. Kolejny segment, o którym już Państwu mówiłem na samym początku, inwestycyjny, równie ważny, nie chcę powiedzieć ważniejszy, ale równie ważny,
zważywszy na dywersyfikację przychodów, te dwie stabilne nasze nogi segmentowe, to inwestycje w segmencie właśnie chemicznym OXO. Najważniejszymi inwestycjami to po pierwsze są instalacja doświadczalna estrów. Jest to inwestycja, która już została zakończona. Natomiast celem tego zadania inwestycyjnego było doskonalenie rozwój plastyfikatorów niftalonowych, o których pan prezes wcześniej wspominał, i taka ostateczna weryfikacja opracowanej technologii. Druga inwestycja w segmencie OXO to instalacja do produkcji estrów specjalnych, tak zwane estrów specjalistycznych, tak zwane estry specjalne. Praktycznie na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej o tej inwestycji rozmawiamy. Jest to inwestycja, która podlegała uzyskaniu wszelkich zgód korporacyjnych i jest procedowana, była procedowana, czy jest też procedowana na posiedzeniach zarządu, praktycznie na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, która monitoruje stan realizacji tej inwestycji. Ona jest dla nas bardzo ważna, bo jest to inwestycja z jednej strony rozwojowa, która umożliwi nam w przyszłości wprowadzenie na rynek nowych produktów i zdobyciu nowych rynków. Celem tego zadania inwestycyjnego jest właśnie budowa instalacji do wytwarzania kilku nowych estrów dla zastosowań specjalistycznych, dla szeroko rozumianego przemysłu. Stan realizacji, obecnie trwa budowa tej instalacji przez firmę Mostostal Zabrze, tam jest poprawione, tam brakuje wtrącenia Mostostal Zabrze, realizacje przemysłowe, to jest prawidłowa nazwa wykonawcy tej inwestycji. I obecnie kontynuowany jest montaż rurociągów oraz aparatów. Wyłoniono także wykonawcę dla wykonania uruchomienia systemów sterowania w ramach realizacji całej inwestycji. I tutaj tym zadaniem, pod zadaniem w ramach całego zadania inwestycyjnego będzie zajmować się nasza spółka z grupy, Grupa Azoty Automatyka. To moje przyspieszenie. Tak, tak, nawet jest przyspieszenie, jak raczył pan prezes odpowiedzieć. Przekazanie całej instalacji, czyli zakończenie realizacji tej inwestycji jest planowane na ostatni kwartał, czyli czwarty kwartał obecnego 2018 roku. Wówczas też planujemy rozruch tej instalacji i będziemy robić wszystko, aby ten termin został dotrzymany. Trzecia inwestycja związana z segmentem chemicznym OXO to inwestycja przystosowania instalacji oksoplastu do produkcji oksobiflexu, czyli bardzo ważnego dla nas produktu w ramach segmentu OXO. Celem tego zadania jest właśnie zwiększenie mocy produkcyjnych oksobiflexu z 50 tysięcy ton rocznie do 65 tysięcy ton rocznie, czyli inaczej mówiąc intensyfikacja produkcji, dlatego że jest to rynek bardzo chłonny. Rynek, który z roku na rok jest bardzo rozwojowy i no, chcemy poprzez zwiększenie naszej produkcji uzyskać czy zwiększać pozycję rynkową i w ten sposób, tak jak to pokazuje pierwszy kwartał 2018 w stosunku do pierwszego kwartału 2017, dalej iść w kierunku zwiększenia zarówno przychodów w tym segmencie chemicznym OXO, ale także, co jest dla nas bardzo ważne, marżowości i rentowności poszczególnych wyników operacyjnych i ostatecznie zysku netto. I ten trzeci obszar, z jednej strony odtworzeniowy, ale także rozwojowy, to jest obszar związany z inwestycjami prośrodowiskowymi. Są to inwestycje dostosowujące produkcję do rosnących wymogów środowiskowych. Jest to związane z obecnością naszą w Unii Europejskiej, ale nie tylko. Ogólnie wiemy, szanowni państwo, że i rząd, polityka poszczególnych rządów, polityka Unii Europejskiej jednak dość mocno nakierunkowana jest na wzmacnianie czy zwiększanie tych wymogów w obszarze ochrony środowiska i my jako zakład chemiczny, zakład przemysłowo-produkcyjny musimy się także do różnego rodzaju wskaźników środowiskowych dostosowywać i z tym jest związane te inwestycje. Pierwsza z tego typu inwestycji to modernizacja instalacji mocznika. Głównym celem tego zadania inwestycyjnego było ograniczenie wpływu instalacji na środowisko, uzyskanie dodatkowej zdolności produkcyjnej RSM, czyli nawozów płynnych, a także poprawa efektywności całego procesu z tym związanego. Druga
wpisująca się w tą retorykę, o której mówiłem, inwestycja to modernizacja w obszarze prośrodowiskowym, to modernizacja oczyszczalni biologicznej. Celem głównym, takie dwa główne cele tej inwestycji to spełnienie warunków właśnie decyzji wodnoprawnej, decyzji środowiskowych, a także znacząca poprawa jakości oczyszczania ścieków, stan realizacji. Zadanie jest realizowane, tak, pierwsze, modernizacja instalacji mocznika. I jedna, choć mogę powiedzieć też dwie, bo mamy to rozbite na dwa etapy. Bardzo ważna inwestycja, czyli nowa EC, nowa elektrociepłownia, etap pierwszy. Celem tej inwestycji było tworzenie energetycznych mocy wytwórczych oraz dostosowanie się do rosnących wymagań środowiskowych. Inwestycja o nazwie nowa elektrociepłownia, etap pierwszy, de facto została zrealizowana. Zadanie zostało odebrane protokolarnie w marcu 2017 roku i to funkcjonuje. Oczywiście mamy jakieś pewne zastrzeżenia, być może pan prezes Brzeziński je wyartykułuje, jeżeli będzie taka potrzeba, natomiast rzeczywiście inwestycyjnie jesteśmy po realizacji pierwszego etapu i przed realizacją drugiego etapu. I tutaj winien jestem Państwu informację, że w dniu 18 kwietnia tego roku powołano komitet sterujący do realizacji właśnie drugiego etapu budowy elektrociepłowni i zwiększania mocy. Obecnie trwają przygotowania do postępowania przetargowego, a także wykonywana jest analiza i aktualizacja studium wykonalności, bo studium wykonalności zostało zrealizowane, wykonane jeszcze przed pierwszym etapem inwestycji związanej z elektrociepłownią, natomiast no, trochę czasu minęło, pierwszy etap został odebrany, zakończony. Sytuacja troszeczkę się zmieniła i jest potrzeba, aby zaktualizować całe studium wykonalności, żeby jeszcze lepiej przygotować się do realizacji drugiego etapu, które będzie uzupełnieniem pierwszego etapu i domknie nam całą inwestycję. I niewątpliwie w tym obszarze prośrodowiskowym ta inwestycja związana z elektrociepłownią no w ostatnim czasie jest jednym z ważnych tematów dyskusji, obrad wszystkich członków zarządu i przede wszystkim naszego departamentu, czy jednostki związanej z energetyką. Uzupełnienie, jeśli chodzi o pierwszy etap nowej EC, żeby sytuacja tutaj była jasna i czytelna, żadnych zastrzeżeń do funkcjonowania nowej EC nie mamy. No cóż, bardzo dziękuję panie prezesie. Poproszę teraz pana prezesa Kamila Bortniczuka o przedstawienie naszej wizji przyszłości, co wiąże się z badaniami i rozwojem w naszej firmie. Bardzo dziękuję panie prezesie. Dzień dobry państwu. Tak pan prezes przed chwilą powiedział, badania i rozwój to przyszłość. Przede wszystkim przyszłość i od tego, na ile dobrze będziemy prowadzili działalność w tym obszarze i na ile dużo projektów uda nam się zrealizować z sukcesem, zależy w dużej mierze byt i miejsce na mapie polskiego przemysłu zakładów azotowych w Kędzierzynie, ale i całej grupy Azoty. W ramach grupy Azoty, strategią całej grupy, otrzymaliśmy łączne kompetencje w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dwóch obszarach, co Państwo wiecie. To są alkohole OX oraz nawozy specjalistyczne. W związku z tym, że od jakiegoś czasu nie spotykaliśmy się w tej formie, jestem Państwu winny kilka informacji z ostatnich miesięcy, co się wydarzyło w obszarze. Otóż decyzją zarządu połączyliśmy w jeden organizm, w Departament Badań i Innowacji dotychczasową, jednostkę usług laboratoryjnych oraz Departament Centrum Innowacji. Było to związane z chęcią połączenia potencjałów tych jednostek, podobnego charakteru i kadry, z pełnym wykorzystaniem sprzętu, z dążeniem do tego, aby sprzęt w budowanym CBR-ze czy rozwijanym CBR-ze, bo pierwszy etap CBR-u już funkcjonuje, nie dublował się z tym sprzętem, który jest również używany i zakupowany w jednostce usług laboratoryjnych. Od kilku miesięcy to funkcjonuje pod przewodnictwem pani dyrektor dr. Pankali. Z sukcesami wydaje się, że był to bardzo dobry kierunek. Kolejną taką zmianą strukturalną było utworzenie w jednostce spółki właśnie w tym nowo utworzonym departamencie Biura Projektów Europejskich, które ma się zajmować po pierwsze skutecznym rozliczeniem tych projektów dofinansowanych ze źródeł europejskich, które realizujemy obecnie, oraz skutecznym pozyskaniem kolejnych projektów.
mogę powiedzieć, nie wskażę konkretnie, czego będą dotyczyły te projekty, ale że tylko w tym roku planujemy pozyskanie dofinansowania do jeszcze 3 kolejnych projektów, oprócz tych, które już realizujemy badawczo-rozwojowych, głównie ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jak zostało powiedziane, to badania i rozwój to przyszłość i od tego zależy przyszłość zakładu, ale żeby ta przyszłość miała rację bytu, to musimy działać w teraźniejszości aktualnie. Sporo z tych projektów, o których mówili moi poprzednicy, szczególnie pan prezes Kamiński, projektów inwestycyjnych, z jednym, o którym powiem trochę szerzej na czele, to są projekty de facto badawczo-rozwojowe, bo te, o których mówię, są rozwojowe, wynikają albo z rozwoju możliwości produkcyjnych produktów, które już znamy, albo właśnie z konieczności poszukiwania nowych produktów lub rozwijania, znaczącego rozwijania, ulepszania tych, które obecnie produkujemy. Wspomniana przez pana prezesa inwestycja w instalację estrów specjalistycznych jest tego właśnie najlepszym przykładem. To jest inwestycja dofinansowana kwotą powyżej 20 milionów złotych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. I uzupełnieniem do tej inwestycji jest ta inwestycja, którą państwo widzicie teraz na ekranie, czyli inwestycja w laboratorium aplikacyjne. Otóż, aby w pełni wykorzystać zdolności tej nowej instalacji estrów specjalistycznych, należy mieć laboratorium, które najpierw w skali laboratoryjnej zbada oddziaływanie tych nowych potencjalnych produktów, których będziemy tam w pierwszej fazie dodać 3, a docelowo będą to 10 przez lata działalności tej instalacji, sprawdzać oddziaływanie tych nowych produktów w warunkach zbliżonych do produkcyjnych na produkty naszych podstawowych klientów, tak aby zaproponować klientom produkt już wszechstronnie przebadany w naszych laboratoriach, tak aby minimalizować ryzyko związane z wprowadzeniem do produkcji naszych produktów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość produktu końcowego. Bo jak państwo wiecie, plastyfikatory są tylko jednym, można być surowcem do produkcji tworzyw sztucznych. Ten projekt realizujemy z powodzeniem, jest na ukończeniu, część inwestycyjna projektu, zarówno zakup sprzętu, jak i remont budynku został ukończona. Kompletujemy kadrę, również bardzo przydatna jest w tym ta zmiana organizacyjna, o której wspomniałem wcześniej, czyli połączenie jednostki usług laboratoryjnych. W związku z tym, że to była duża jednostka zatrudniająca wielu chemików, laborantów, również ze stopniem doktora, znacznie łatwiej dzisiaj doprowadzać do tego, żeby uzupełniać kadry w ramach wewnętrznych przesunięć w ramach tego jednego departamentu. Kolejnym dużym projektem, o którym za chwilę powiem, o którym mówiliśmy wielokrotnie, ale jest kilka nowych informacji, które mogę państwu już z całą pewnością na ten temat dzisiaj powiedzieć, to drugi etap Centrum Badawczo-Rozwojowego. Centrum Badań i Usług Laboratoryjnych. Część z państwa zapewne pamięta starą wizualizację, którą posługiwaliśmy się. Ona przeszła dość dużą metamorfozę. Mianowicie zoptymalizowaliśmy ten projekt również kosztowo. Usunęliśmy szklane portale, szklane dachy, skupiliśmy się na funkcjonalności. Myślę, że nie kosztem estetyki, bo ten budynek nadal jest bardzo ładny. Jeżeli państwo chcecie, to zapewne nasze służby prześlą odpowiednie wizualizacje. Ponadto jakby komplementarnie do tej decyzji o połączeniu w jeden organizm jednostki usług laboratoryjnych i Departamentu Innowacji poszerzyliśmy ten projekt o moduł nowej siedziby części jednostki usług laboratoryjnych, która po nieszczęśliwym wypadku, który państwo pamiętacie po wybuchu, do dzisiaj nie ma nowej siedziby i jest rozczłonkowana po zakładzie, co wpływa na, ma negatywny wpływ na wiele aspektów działalności tej jednostki w takim wymiarze praktycznym. Tutaj korzystając z efektu skali, myślę, że poczynimy duże oszczędności w porównaniu do realizacji obu tych projektów oddzielnie. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę miesiąc przed czasem, przed harmonogramem, który był zaplanowany we wniosku o dofinansowanie projektu, bo przypominam, że ten projekt jest również kwotą prawie 10 milionów złotych dofinansowany ze środków Ministerstwa wówczas jeszcze rozwoju. Projekt wykonawczy jest na ukończeniu. Myślę, że być może jeszcze w tym miesiącu, takie są nasze ambitne założenia, będziemy gotowi, aby ogłosić przetarg na roboty budowlane, a na jesień tego roku przy sprzyjających wiatrach wbijemy pierwszą opatę na tę inwestycję. Ona się gdzie mieściła, tu się nic nie zmieniło na prawo ode mnie, na lewo od państwa. Z nową strefą wejściową do firmy, jak państwo widzicie tutaj na prezentacji, ale tak mówię, jeżeli chodzi o wizualizację, to jeżeli tylko państwo byście mieli życzenie, zostaną wam przesłane do dalszego użytku.
to także chciałem uspokoić, że ten projekt jest realizowany, jest pozwolenie budowlane wydane, przed terminem projekty wykonawcze kończą się rysować, przetarg ogłosimy być może jeszcze w tym miesiącu, tak podsumowując tę realizację tego projektu. Po co nam ten projekt? Będę to powtarzał w nieskończoność, bo to jest bardzo ważne, żeby to również dotarło do społeczności Kędzierzyna Koźla. Nie po to, żeby było ładniej w okolicy, a przynajmniej nie głównie po to. Przede wszystkim, żebyśmy mogli realizować projekty badawczo-rozwojowe, projekty innowacyjne w oparciu o własną kadrę, którą mamy, w oparciu o własny sprzęt, który pozyskamy, w oparciu o własną infrastrukturę, a to również w kontekście chociażby ochrony własności intelektualnej, tak aby te projekty, które najlepiej rokują na przyszłość, już od pewnego stanu zaawansowania były prowadzone tylko i wyłącznie w naszym zakładzie przez naszych specjalistów, żeby zminimalizować ryzyko utraty tej własności intelektualnej na rzecz podmiotu. Szanowni Państwo, jeszcze chodzi o kwestie proceduralne. Przygotowaliśmy po raz pierwszy w historii zakładu we współpracy z Radą Nadzorczą operacjonalizację strategii innowacji. Strategia innowacji, która była przyjęta w grupie Azotyna, była dość ogólnym dokumentem, który określał kierunki działania. My postanowiliśmy to przekuć w konkrety, czyli w konkretne projekty, które będziemy w kolejnych latach również w perspektywie stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego realizować z nakreśleniem okresu realizacji, budżetu, który będzie niezbędny na przeprowadzenie tych projektów oraz spodziewanych efektów ekonomicznych. Ja nie mogę tutaj Państwu godzić zbyt wielu szczegółów, ponieważ każdy z tych projektów jest objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. Natomiast prace badawczo-rozwojowe znalazły bardzo konkretny wymiar w naszej spółce. Wiemy, jakie prace, w jakim okresie, z jakim budżetem będziemy realizować i ile to przyniesie korzyści dla spółki w przyszłości. Oczywiście jesteśmy otwarci na zmiany wynikające ze zmian rynkowych, ze zmieniającej się rzeczywistości. To jest taki kręgosłup, który nakreśla nam plan działania Departamentu Badań i Innowacji na przyszłość. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poproszę na chwilę o powrót do slajdu drugiego ze strukturą akcjonariatu. Jak to mamy strukturę? Tak, ja przeszedłem dość szybko do kompetencji zarządu, natomiast jeśli chodzi o strukturę akcjonariatu zakładów azotowych Kędzierzyn, nie uległa ona jakimś istotnym zmianom. No, praktycznie jest taka jak w zeszłym roku. Natomiast jeśli chodzi o grupę kapitałową, to zapewne Państwo już wiecie, od początku tego roku firma Grupa Azoty Chemkol, spółka Azo, w całości w 100% należy do zakładów azotowych Kędzierzyn, spółka akcyjna. Pozostałe udziały kapitałowe w innych firmach, w Zaksie, w Polskim Konsorcjum Chemicznym, czy w Kędzierzyńsko-Kozielskim Parku Przemysłowym, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie uległy istotnym zmianom. To gwoli jeszcze informacji, którą w zasadzie powinien na początku przekazać. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do, myślę, najbardziej dynamicznej i najciekawszej części tej konferencji prasowej, pozwoliłbym sobie podsumować krótko, że sytuacja naszej firmy jest bardzo stabilna. Nie planujemy jakichś rewolucyjnych zmian w zakresie restrukturyzacji czy zmiany naszej podstawowej organizacji. Pozostaniemy działając w tych trzech jednostkach biznesowych, czyli jednostki biznesowej Nawozy, jednostce biznesowej Oksoplast i jednostce biznesowej Energetyka. Tutaj żadnych zmian nie planujemy w najbliższym czasie. To, co proszę Państwa nas niepokoi w tym roku i co mogłoby zaburzyć naszą spokojną, stabilną sytuację produkcyjno-sprzedażową, są ceny gazu, które niestety w znacznym stopniu odbiegają od założeń. Rynek nie spodziewał się tak wysokich cen ropy naftowej i tym samym cen gazu, które w ostatnim okresie mimo wszystko są skorelowane ze sobą. Także jedynie to nas niepokoi. I cóż, w takim razie, jeżeli zapytam, może tutaj panowie prezesi mają jeszcze chęć skomentowania czy dodania czegoś ogólnego, to bardzo proszę, jesteśmy tutaj również po to. Poczekamy na pytania.
Tak? Bardzo dziękuję. No cóż, dziękujemy. Zapraszam do zadawania pytań. Tomasz Kula, 7 dni, mają się panu przepraszam. Chciałbym na wstępie wyrazić w imieniu wszystkich nas, dziennikarzy, wdzięczny za tę deklarację, że to będą w tej chwili spotkania cykliczne, ponieważ ostatnia tego typu konferencja prasowa miała miejsce za jeszcze pańskiego, panie prezesie, prapoprzednika, że można na stanowisku, czyli w maju ubiegłego roku, kiedy jeszcze zakładami kierował na tego Garza. A jest mi istotne, przekazać informację o tym bardzo istotnym dla Kędzierzyna, na zakładzie mieszkańcom. To jest podstawa tych spotkań. Mam kilka pytań, ale proszę pozwolić, że rozpocznę od pytania, które się wiąże z planszą, która jest za panami, z tym pięknym logo 70 lat zakładu obchodów Kędzierzyna. Ja miałbym się dopytać, jak te obchody będą wyglądały, ponieważ wiemy o tych wydarzeniach, które są na planszy rozpisanych do 15 czerwca. Wiemy również, że zakłady azotowe przygotowały wspaniałą atrakcję dla kibiców interesów, które nie prowadzą w postaci strefy Gliwica na Mistrzostwa Świata. Ale proszę powiedzieć właśnie, jak będzie wyglądała dalsza część obchodów tego znaczącego jubileusza. Później jeszcze będę miał pozwolić kilka pytań dotyczących działalności stricte przemysłowej. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że ta nasza deklaracja dotycząca regularnych spotkań spotkała się z taką aprobatą. Rzeczywiście no, w razie potrzeby no, oczywiście będziemy częściej organizowali niż mniej więcej raz na 3-4 miesiące takie konferencje. Nie zawsze jest tak, że zachodzą jakieś istotne zmiany i tutaj no, nie chcielibyśmy Państwa zanudzać w tym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o pytania, to z góry chciałbym zadeklarować, że jeżeli jakieś pytania będą dotyczyły tajemnicy przedsiębiorstwa i w tym momencie nie będziemy mogli na nie odpowiedzieć, a jeżeli Państwo będziecie nadal zainteresowani uzyskaniem odpowiedzi, to my takie pytanie przeanalizujemy i w najdalej idący sposób będziemy starali się udzielić Państwu pisemnej odpowiedzi. Natomiast no, mam nadzieję, że będziemy mogli już dzisiaj na ten temat coś zadeklarować. Natomiast wracając do obchodów, to rozpoczynamy de facto 6 czerwca od konferencji naukowej w hotelu Solidaris. Będzie to konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego z udziałem zaproszonych gości, naukowców, szefów instytutów. Zapraszamy serdecznie. To jest środa o godzinie 10 w hotelu Solidaris. Kolejną ważną uroczystością, właściwie najważniejszą w tym dniu, będzie uroczysta gala z okazji Dni Chemika, która będzie połączona z wręczaniem odznaczeń państwowych i firmowych. W ten sposób chcemy docenić naszych pracowników, natomiast 70-lecie firmy, tych pracy przeszłych pokoleń. 70 lat to są zapewne około pewnie trzech pokoleń takich produkcyjnych, którzy z firmą byli związani. Chcemy to docenić. Natomiast 9 w sobotę planujemy piknik rodzinny. Rozpoczniemy go od godziny 9 rano turniejem siatkówki. Przewidujemy również tak zwany bieg azotowy na dystansie 10 km. Natomiast od godziny 12 będzie bardziej intensywna część tego pikniku, związana z różnymi występami zespołów artystycznych, grami. Myślę, że tutaj większość z nas weźmie udział w tym pikniku, ale liczymy na obecność nie tylko naszych pracowników, ale również mieszkańców Kędzierzyna, Koźla i okolic. Mamy zaproszoną specjalną gwiazdę, panią Justynę Steczkowską, co nie jest w tym momencie tajemnicą i zapraszamy serdecznie. To może jeśli chodzi o ten tydzień, natomiast w kolejnym tygodniu również w ramach obchodu Dnia Chemika mamy bardzo ważne spotkanie z pracownikami, którzy już odeszli na emeryturę, nie są z nami, ale również chcielibyśmy poinformować ich o naszej sytuacji, o naszych planach.
I tam mimo wszystko wpisuje się również te obchody 70-lecia. Co prawda spotkania z emerytami mają charakter regularny, bo no, one odbywają się co najmniej, jak pamiętam, raz w roku czy dwa razy w roku, ale może i będziemy spotykali się z emerytami częściej. Z kolei we wrześniu lub październiku będziemy chcieli zintegrować naszych pracowników i zorganizujemy z okazji też tego 70-lecia specjalne takie spotkanie w Lewadzie nieopodal Kędzierzyna Koźla. Także tyle, jeśli chodzi o nasze plany na uczczenie obchodu jubileuszu 70-lecia zakładów azotowych Kędzierzyn. Ale bardzo proszę, może jeszcze... Przepraszam, jeżeli można, żeby to wybrzmiało, taka prośba z naszej strony, żeby w Państwa tytułach to zaproszenie do mieszkańców Kędzierzyna wszystkich na piknik, który będzie w sobotę, bardzo mocno wybrzmiało. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do świętowania wspólnie z nami 70-lecia zakładów. Czy ktoś z Was zamierza biec, na przykład w biegu albo grać w siatkówkę? Bo ostatnio prezes Bortniczuk w piłkę nożną grał, ale może macie... Nawet grał w sobotę w Tarnowie. Niestety w związku z tym, że w sobotę grając w Tarnowie doznałem kontuzji, tej bardzo nieprzyjemnej mięśni brzucha, chyba nie zagrał tą siatkówkę, ale planowałem, zostałem zaproszony jako żonek Rady Nadzorczej do drużyny Zaksy. Łącznie z Sebastianem Świdelskim, ale będzie grał Sebastian Świdelski, będzie grał kilku trenerów, tak, oczywiście nie zawodnicy, żeby szanse były wyrównane. Postaram się wyjść na boisko, jeżeli zdrowie pozwoli dojść. No cóż, no ja w tym roku nie pobiegnę, bo chciałbym jeszcze jakiś czas tutaj popracować i może przygotuję się do w przyszłym roku do tego dystansu 10-kilometrowego. Nie wiem, jak tutaj... Natomiast no, jeśli chodzi o wzrost, no nie jestem za bardzo predestynowany do siatkówki, ale też może w przyszłym roku. Bardzo proszę, może nie... Czyli jeżeli chodzi o mnie, to fizjologia, wzrost nie pozwala mi, żeby myśleć nawet o występie w turnieju siatkarskim. Natomiast jak byłby turniej piłkarski, który był w sobotę w Tarnowie, akurat w ramach obchodów chyba nie mamy turnieju piłkarskiego, to być może bym się skusił, ale też musiałbym rozważyć, że no, w dyscyplinie piłkarskiej od wielu, wielu lat jestem też zaangażowany już nie tylko jako działacz sportowy piłkarski, ale też jako zawodnik. Kiedyś niestety, tak jak prezes Kamil Bortniczuk wspomniał o kontuzjach, też mi jakieś taka kontuzja dopadła i dość dla piłkarzy ciężka, zerwanie więzadeł krzyżowej, więc żyję nadzieją, że w następnym roku w tym samym składzie, obchodząc kolejne obchody, być może zorganizujemy turniej piłkarski i w nim wystąpię. Ja niestety jeszcze nie mogę, ale w przyszłym roku na pewno. Zatrzymamy za słowo, całą szkółkę mamy zakontaktowaną. Skoro kolega nas wprowadził na działkę sportowo-rekreacyjną, no to pozwólcie panowie, że nie będę pytał na razie jeszcze o kwestie przemysłowe, tylko zapytam o Zaksę, które zachodzą bardzo głębokie zmiany, przede wszystkim personalne. Mam pytanie, czy pan prezes podziela opinię swoich poprzedników i spojrzenie, że Zaksa jest takim okienkiem wystawowym z bardzo zdrowych Kędzierzyn na świat, w związku z tym będzie pewnym mockiem o głowie i będzie finansowana na poziomie takim, który pozwoli dalej myśleć kibicom o tym, że wicemistrzostwo Polski to jest rozczarowanie, bo marzymy po prostu o najwyższych laurach. I jak panowie się zapatrują na te zmiany, które zachodzą w Zaksie, jakie są strategiczne cele stawiane przed klubem? Nie, oczywiście zdajemy sobie sprawę z tych zmian, pozyskania dwóch zawodników, de facto pracowników z kadry polskiej. Także tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Może podsumowując ten sezon, to jest tak, że drugie miejsce jest również wybitnym osiągnięciem. Jest to ciągle drugie miejsce, czy czwarte, jeśli chodzi o tą Ligę Środkówki Europejskiej. No jest to wybitny sukces. Jeśli chodzi o finansowanie czy postrzeganie,
Może tak, formalnie oczywiście mamy umowę wieloletnią i zamierzamy Zaksę wspierać. Jest to oczywiste. Natomiast pytanie, czy zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest to dziedzina naszej aktywności? Oczywiście, zdajemy sobie sprawę. Ja pochodzę z Bydgoszczy. Mój starszy syn, przyznam, że za bardzo nie wiedział, gdzie jest Kędzierzyn Koźle jakiś czas temu, kiedy poinformowałem, że będę pracował w tym miejscu. Natomiast Zaksę znał świetnie i Kędzierzyn Koźle znał właśnie z tego tytułu, że jest taka drużyna siatkówki. Jeśli chodzi o cele, to myślę, że te cele naprawdę nie zmieniają się od momentu, kiedy tutaj jesteśmy, czyli to, co udało się zrobić w 2016 roku, czyli po 13 latach tytuł znowu wrócił do Kędzierzyna Koźla. Udało się go w 2017 utrzymać, niestety na 2018 można powiedzieć, że jest to swego rodzaju rozczarowanie, ale co do zasady te cele się nie zmieniają, czyli to jest walka o złoty medal, o puchar. No i myślę, że pierwsza trójka, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. W tym sezonie rzeczywiście doszło do kilku korekt. Można powiedzieć, że ten kręgosłup główny, czyli nasi najlepsi zawodnicy zostali, czyli Zatorski, Libero, rozgrywający Toniutti, Dero. Doszło do nas dwóch świetnych zawodników, czyli Ślipka i Kaczmarek, i myślę, że w przyszłym roku z powrotem tytuł z Bełchatowa wróci do Kędzierzyna. Szanowni Państwo, to też warto, żeby wybrzmiało, ponieważ jak Pan Rektor wspomniał, ostatni raz w tym gronie spotykaliśmy się ponad rok temu, a na przełomie roku 2017 i 2018 to jest bardzo ważną informacją dla stabilności i zaangażowania zakładów w Zaksę i myślę, że bardzo ważną informacją dla kibiców mieszkańców. Zmieniliśmy formułę umowy na 3-letnie i na umowę sponsorską na czas nieokreślony z 2-letnim okresem wypowiedzenia. Zawsze to była prośba oczywiście zarządu Zaksy pana profesora Śwideckiego, ułatwienie kontraktacji zawodników, którzy również patrzą na stabilizację, bo później to w sporcie bywa. To jest bardzo ważna informacja, więc mamy sponsorską umowę z Zaksą podpisaną na czas nieokreślony. Jedno istotne pytanie, które padało na tych konferencjach prasowych cyklicznie od lat, a wiąże się w tej chwili z bardzo dotkliwym dla Państwa, co wynikało w tej prezentacji ekonomicznej, wzrostem cen gazu. Uniezależnienie się od rynków światowych, przynajmniej w jakimś stopniu, byłoby na pewno znakomitym rozwiązaniem i powiedzmy, że technologicznie jest to brane pod uwagę, ponieważ w kwietniu roku 2017 podpisała Grupa Azoty umowę z koncernem Tauron, umowę intencyjną związaną z budową instalacji zgazowania węgla w Kędzierzynie Koźle. Chciałbym zapytać, czy ta umowa jest realizowana na jakimś etapie i jak wyglądają szanse realizacji tego przedsięwzięcia, gdybyśmy to mogli ubrać w jakieś ramy czasowe? Ta inwestycja jest na... Na takim etapie, że analizy rynkowe zostały już wykonane i zostały przekazane do firmy Tauron. W tym momencie oczekujemy na stanowisko Tauronu, ale chciałbym podkreślić, że jest to tak, przede wszystkim inwestycja, jeśli chodzi o lokalizację, jest bardzo istotna dla nas, ponieważ będzie zlokalizowana w Kędzierzynie Koźle. To jest tutaj to nie ulega zmianie. Natomiast jeśli chodzi o naszą sytuację surowcową, oczywiście, ale może przede wszystkim tytułem wstępu, jest to inwestycja realizowana korporacyjnie w ramach grupy Azoty. Nie tylko, to nie jest nasza tutaj indywidualna inwestycja jako zakładów azotowych Kędzierzyn. Natomiast przeznaczenie tego gazu syntezowego, ono ma zadanie zmniejszenie naszych potrzeb, jeśli chodzi o produkcję metanolu i amoniaku. Oczywiście to wpłynie w dużym stopniu na to, aby uniezależnić się przynajmniej częściowo czy w istotny sposób od dostaw gazu spoza Polski, mówiąc wprost. Także to jest realizowane, natomiast jeśli chodzi o
powiedzmy sprawy formalne, co prawda list intencyjny wygasł w grudniu 2017 roku, natomiast te rozmowy i prace toczą się nadal i tutaj no to wymaga oczywiście czasu, ale nie ma żadnych przesłanek, aby powiedzieć, że coś jest wstrzymane albo nie będzie realizowane. Wręcz przeciwnie, posuwa się to do przodu swoim rytmem, ale no tutaj bardziej koledzy z Tarnowa korporacyjnie są w to zaangażowani w tym momencie. Także jest to realizowane. Rozumiem w związku z tym, że jakiekolwiek perspektywy czasowe, oznaczenie takich wizji jest przedwczesne. Nie możemy mówić o żadnych planach dotyczących tego, kiedy... Znaczy w pierwszym etapie będzie powołana spółka celowa i no nie chciałbym się wypowiadać w tym momencie, czy ona będzie powołana na pewno w tym roku, ale to będzie pierwszy etap powołania takiej spółki celowej do tego przedsięwzięcia. Ostatnie pytanie z mojej strony, pana prezesa Brzezińskiego, związane z elektrociepłownią. Mówił pan, że nie mają państwo żadnych zastrzeżeń w tej chwili do funkcjonowania tego zakładu. Natomiast w roku 2017 odbył się audyt i tam wynikało z tego audytu technicznego, że jednak pewne zastrzeżenia były. Czy możemy w związku z tym przyjąć, że nowa elektrociepłownia będzie dostarczyła ciepło do mieszkań w Kędzierzynie Koźle lub bo to jest zakład, który służy zarówno zakładowi do Kędzierzyna, jak i sporej części mieszkańców miasta w nowym sezonie grzewczym i bez żadnych komplikacji będzie to przebiegało przy jednoczesnej oczywiście realizacji drugiego etapu tej inwestycji. Nowa elektrociepłownia została oddana do użytku i ona cały czas funkcjonuje. Ciepło, które jest produkowane z nowej elektrociepłowni, trafia również do mieszkańców Kędzierzyna, Koźla okolic i co do zasady się tutaj nic nie zmienia. Jeśli chodzi o funkcjonowanie, pojawiają się oczywiście, można powiedzieć, jak to bywa przy tego typu inwestycjach, takie choroby wieku dziecięcego, które można powiedzieć na bieżąco są usuwane. Nowa elektrociepłownia jest na okresie gwarancyjnym, więc jakiekolwiek problemy, jakiekolwiek drobne usterki, jeśli się pojawiają, są one na bieżąco usuwane, ale co najważniejsze, od samego początku pracuje ona na tych parametrach, na jakich została zaprojektowana i budowana. Otrzymujemy tutaj ciepło zarówno na zakład, jak i do naszych odbiorców zewnętrznych, czyli tutaj tym naszym największym odbiorcą zewnętrznym jest Kędzierzyński MPC. Jakub Zielewski, Kędzierzyn-Koźle TV i Dobra Gazeta jest wcześniej. Pan teraz powiedział, że zmniejszają się zapasy nawozów. To jest jakby taki ciąg dalszy zdania, które nie padło, że wcześniej te zapasy bardzo wzrosły. Zresztą to było, wynikało z tych problemów ze sprzedażą nawozów, o których mówił pan prezes przy okazji omawiania wyników. Czy to już wróciło do normy i czy ten poziom jakby zapasów już spadł na tyle nisko, że możemy mówić, że sytuacja jest opanowana? I czy moce produkcyjne jakby już są wykorzystane w pełni w produkcji na bieżąco? Czy to jest tak, że ciągle z tymi nawozami są jakieś problemy? Czy to tylko wynikało z pogody, czy może z jakichś innych komplikacji? Tak, wszystko wróciło do normy, natomiast przede wszystkim, proszę Państwa, ten stan magazynowy nie był jakiś wybitnie wysoki. Co roku wiosną czy po zakończeniu tego głównego sezonu jest poziom zapasów ulega zwiększeniu. Natomiast nie był to jakiś poziom dramatyczny. Po prostu podałem informację, że tak jak co roku przystąpiliśmy do wyprzedaży nawozów, które są, jak Państwo wiecie, no, w pewnym sensie deponowane u naszych dystrybutorów. Po prostu ten stan ulega zmniejszeniu, ale poprzednio nie był to jakiś niepokojący. Natomiast jeśli chodzi o sytuację produkcyjną, tak, jest wszystko w porządku. Oczywiście no, mamy jakieś drobne problemy techniczne, jak to w tego typu firmach chemicznych, krótkie przerwy produkcyjne zdarzały się, ale tutaj nie można z tego wyciągać jakiegoś wniosku o tym, że jest to coś bardzo niepokojącego. Także mamy regularną produkcję.
Czy sytuacja u rolników jest na tyle dobra, że nie martwi się Państwa o to i tylko te ceny gazu, o których Pan Prezes wspomniał, to jest to ryzyko biznesowe, które, na które na najmniejszym macie z kolei wpływ? Nie tylko, tylko aż. No tak, no, sytuacja rolników jest stabilna, dobra. Oczywiście, no, niepokoi, zawsze nas niepokoi import nawozów do Polski. I tutaj nasze działania marketingowe oczywiście zmierzają do tego, aby udział w rynku, naszą pozycję, no, minimalnie, co najmniej utrzymać, ale i zwiększyć. Jest to rola każdego sprzedającego, aby sprzedawać coraz więcej. Pytanie do prezesa Borowniczuka. Pan mówił o tych planach w sektorze badań i rozwoju, że chcecie Państwo zrobić tak, żeby nie zlecać badań na zewnątrz. A jak się ma to do współpracy z ICS-o dotychczasowej, którą Państwo sobie do tej pory chwaliliście? Chwaliliśmy sobie do tej pory i chwalimy nadal, bo jest to nasz kluczowy partner w zakresie współpracy przy rozwoju produktów z segmentu alkoholi OXO. Być może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Ja mówiłem o tym, że na tych kolejnych stadiach przygotowania technicznego produktu, kiedy już ten produkt nabiera kształtów i rzeczywiście stanowi wartość, jeżeli chodzi o wiedzę, o rozwiązanie techniczne, chcielibyśmy minimalizować wyprowadzanie takich badań na zewnątrz, robić to jak najbardziej swoim sumptem. Jesteśmy w stałym kontakcie z ICS-o, z panem dyrektorem Krugerem. On doskonale zna nasze plany. Staramy się te projekty realizować w taki sposób, żeby one się wzajemnie uzupełniały, a nie rywalizowały. My nadal będziemy z ICS-o współpracować w podobnym zakresie, w jakim robimy to dzisiaj. A już na pewnym etapie te projekty, które będą dla nas kluczowe, najważniejsze i najbardziej będzie zależało nam na tym, żeby ich chronić, będziemy przejmować i prowadzić te badania nadal już własnymi siłami. Wycofują się Państwo z umowy z Uniwersytetem Opolskim i z Pomorowią, gdzie ma powstać również ten ważny obszar badawczo-rozwojowy dotyczący nawozów. Nawozów specjalistycznych przede wszystkim, bo to jest nasza kompetencja. Znaczy, pomologia będzie miała znacznie szybszy charakter. Nie wycofujemy się, ta umowa jest na ostatnim etapie akceptacji przez służby prawne. To jeszcze pytanie o kadry, bo dzisiaj wszyscy mają problem z kadrami, a zakłady azotowe są bardzo dobrym pracodawcą, co zresztą wychodzi w rankingach różnych, ludzie bardzo dobrze postrzegają tą firmę jako pracodawcę. Macie też dość dobre pensje i tak dalej. Ale pytanie, co się z kadrą naukową? Czy będziecie musieli podkopywać na przykład ICS-a albo uczelnią, czy też uda Wam się zgromadzić, bo to ma być dużo więcej etatów naukowych, prawda? Ludzi ze stopniami naukowymi, już nie wspomnę tytułu. Powiem z pełną odpowiedzialnością, że na dzisiaj wypełniamy już 80% zobowiązań, jeżeli chodzi o liczbę pracowników z tytułami naukowymi pod kątem zobowiązań zawartych we wniosku na CBR drugi. Posłuchajcie taką naszą wewnętrzną nomenklaturą. Tutaj nie widzę żadnego zagrożenia. Myślę, że nie będziemy musieli nikomu podkupować, aczkolwiek gra rynkowa się prowadzi również, jeżeli chodzi o pracowników. Powiem więcej, ponieważ jesteśmy umówieni z ICS-u na współpracę przy wzajemnej wymianie kadr i przygotowaniu tych kadr. I w kontekście doświadczeń ICS-u i w kontekście naszych potrzeb tutaj nie widzę żadnych zagrożeń. Co nie znaczy, że nikt czy to z ICS-u, czy z takiej czy innej uczelni nie podejmie pracy w grupie azotu. Transfery są bardzo popularne, tak okienko transferowe mam otwarte. Szczególnie w ZAKS-ie. Tym bardziej, że naukowcy lubią pracować w wielu miejscach na raz i to nie jest tak, no że właśnie. W jednym to jest związany z kupę zastosowania. Tak, szczególnie naukowcy zatrudnieni w uczelniach na etatach dydaktycznych, a pracujący również w przemyśle, myślę, że o to też chodzi. Myślę, że to wiem, o to chodzi rządowi polskiemu, żeby ten przepływ kadry, przepływ wiedzy, współpraca uczelni z biznesem układała się jak najlepiej i my się w to wpisujemy. Lokalny przykład, pan profesor Przemysław Malinowski, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, chemik współpracujący od lat z grupą azotów tak. Pan występuje bardzo taka klasyczna. Mam pytanie na temat Centrum Badawczo-Rozwojowego. Tutaj pan profesor Borowniczuk wspomniał o tym, że ten projekt uległ pewną zmianą, pewnej automatyzacji. Czy wraz z tym również zmianą w założeniach finansowych? Realizacja wcześniej była mowa, o ile dobrze pamiętam, o ponad 200 milionach złotych. Czy nie coś? O 200 milionach nigdy nie była mowa. Zmieniły się oczywiście pewne założenia i minus, dlatego mówimy o optymalizacji.
ja powiem, że w kwocie, którą wcześniej planowaliśmy wydać na sam CBR, zbudujemy CBR i nową siedzibę dla jednostki usług operatoryjnych, to tak mówiąc w skrócie, bo to nigdy nie była kwota 200 ani nawet 100 milionów złotych, mówimy o kilkudziesięciu milionów złotych, oczywiście po rozstrzygnięciu przetargów będziemy pewni co do tego, jaka to kwota będzie ostatecznie. Zapewniam, że nie mogło dojść ani nie doszło do żadnego ograniczenia funkcji takiej badawczo-rozwojowej serca. Wszystkie urządzenia, które planowaliśmy do tego, żeby dokupić wszystkie powierzchnie, powstaną. Zrezygnowaliśmy z rzeczy, które na same klucz działalności tego centrum nie miały żadnego wpływu, a były bardzo kosztowne, a służyły jedynie wizerunkowi. Pamiętacie Państwo, powiem wprost, to jest szklany dach potężny nad całym kompleksem budynków, szklany portal, to wszystko miało kosztować kilkanaście milionów złotych, uznaliśmy, że to jest nieuzasadniony wydatek z punktu widzenia interesu spółki. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonalność, to nic się nie wiem. Ani na jądę. Zgodnie z tym, co mamy złożone w projekcie, we wniosku o dofinansowanie w Ministerstwie Rozwoju, wszystkie te funkcje są nadal zachowane. Jeszcze jedno pytanie. Jak się co temu byliśmy świadkami testowego, rejsu spływu barki załadowanej węglem tutaj z tutejszego portu. Czy tutaj spółka ma dalsze plany, dalsze pomysły na to, jak ewentualnie w tym kierunku? Nie było węgiel. To były nawozy. Ja może wyjaśnię, że to nie był węgiel, a nawozy. Nawozy, które spławiliśmy do naszej siostrzanej spółki w Policach. Ten rejs miał pokazać, że można i miał pokazać, za ile można. My jak najbardziej wpisujemy się w politykę rządu w zakresie uregulowania Odry. Za miesiąc, najprawdopodobniej za około miesiąc, będzie już otwarty ostatecznie stopień wodny w Malczycach, który pozwoli pływać Odrą w bezpiecznych warunkach ponad pół roku w roku, czy ponad 6 miesięcy w roku. To będzie informacja, która absolutnie wpłynie na nasze plany w tym zakresie. Będziemy w naszych strategiach turystycznych ujmować Odrę jako bardzo ważne źródło usług turystycznych. No, na dzisiaj niestety jest tak, że stabilność pływania po Odrze, jak i liczba firm, które oferują tego typu usługi, jest niezadowalająca, ale mamy dużą inwestycję w port kozielski. Z tego co wiem, z rozmów z prezesami spółki KKT, tam również planują inwestycje w flotę. Jesteśmy w stałym kontakcie, rozważamy ten kanał logistyczny w przyszłości jako jeden z możliwych i jak tylko te szanse się pojawią, to będziemy wykorzystywać. Szesnański 7 dni. Panie prezesie, chciałem zapytać, to, ponieważ pan prezes przyszedł do nas z Polic. Senegalu nawet. Ale z Policami związany, tak? No to tak. Właśnie tutaj jest mowa o tej barce do Polic. Pan prezes tak ładnie powiedział, że grupa Azoty Kędzierzyn, ta nazwa jest wiadomo nam wszystkim bliska sercu, bo kiedy zakłady azotowe Kędzierzyn ówczesne przystępowały do grupy, mówiło się o synergii, o łączeniu służb, o łączeniu tej siły w jeden organizm. Chciałem zapytać, czy w pana ocenie, właśnie dlatego, że pan w innych częściach grupy do tej pory pracował, jak pan ocenia, w jakim miejscu byłyby dzisiaj zakłady azotowe Kędzierzyn, jako zakłady azotowe Kędzierzyn, a jako grupa Azoty Kędzierzyn S.A. Czy to się opłaciło, tak? Czy dalibyśmy radę bez grupy, czy w grupie jednak to był skok przyszłości? Proszę Państwa, Panie Redaktorze, myślę, że połączenie z grupą Azoty i integracja zakładów azotowych Kędzierzyn to był jeden z kamieni milowych w historii firmy. Jesteśmy dzięki temu rozpoznawalni nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Natomiast koszty działalności, jeśli chodzi o oszczędności, dzięki synergii, jaką mamy w obszarach logistycznych, czy zakupowych przede wszystkim, czy sprzedażowych, są to ogromne oszczędności. Jeśli chodzi o zaplecze finansowe i możliwość pozyskania kapitału finansowego dla przyszłych inwestycji, jako grupa, jako jedna z wielkich firm w grupie Azoty, no mamy dużo większe możliwości niż gdybyśmy
funkcjonowali, no mówiąc wprost, samotnie, bez grupy Azoty. Tutaj oczywiście no, były swego czasu rozważania, czy miałoby wejście na giełdę. Oczywiście ileś kapitału można pozyskać dzięki giełdzie, natomiast moim zdaniem było to bardzo korzystne dla spółki i jesteśmy dużo silniejsi. Nie chcę używać jakichś porównań takich, że no, łatwo jest złamać jedną gałązkę, załóżmy cztery już bardzo trudno, natomiast Grupa Azoty to nie tylko cztery duże firmy, takie jak Police między innymi, Puławy, czy oczywiście Tarnów jako tutaj właściciel większościowy naszych akcji. Natomiast Grupa Azoty to jest kilkadziesiąt firm w różnych zakresach działalności. Także uważam, że było to bardzo korzystne dla zakładów i dla mieszkańców Kędzierzyna również. Ogromna stabilizacja, ogromne zaplecze finansowe, ogromne oszczędności. Czy zdecydowanie rośnie nam, jeśli chodzi o pozycję o zakupy grupowe, to jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga rzecz, tak naprawdę nie musimy konkurować między czterema dużymi spółkami, tylko tak naprawdę naszym głównym konkurentem na dzień dzisiejszy to jest import. Po drugie, ta część badań i rozwoju. Jeśli byłyby cztery oddzielne spółki, tak naprawdę każda z nich prowadziłaby swoją politykę rozwojową i musiała wydawać na to swoje środki. Na dzień dzisiejszy, jeśli każdy ze spółek ma daną specjalizację, więc te nakłady tak naprawdę są skumulowane w jednym miejscu. Każda ze spółek ma swoją specjalizację i to są takie efekty, które możemy wprost przełożyć na finanse. Uzupełniając też wypowiedź, jeżeli mogę, moich przedmówców, to na przykład w obszarze finansowym ta cała konsolidacja, integracja Grupy Azoty i to połączenie, o którym Pan Prezes mówił, to w obszarze finansowym na przykład doprowadziła do tego, że możemy korzystać z takiego narzędzia finansowego jak cash pooling, które wcześniej nie do końca byłoby możliwe, czyli narzędzie, które polega na tym, że spółka, które mają niedobory finansowe, mogą korzystać z nadwyżek finansowych, nadwyżek pieniężnych, gotówkowych w innych spółkach, co jest o wiele tańsze niż jakby poszczególne spółki byłyby odrębnymi bytami prawnymi, korzystałyby z finansowania kredytowego, pożyczkowego, zewnętrznego jako odrębny byt prawny. Nie wiem, czy w kontekście inwestycyjnym, czy jeżeli nie byłoby tej konsolidacji, integracji na obecnym poziomie dzisiejszym, czy dzisiaj rozmawialibyśmy w ogóle o zgazowaniu węgla. Czy dzisiaj rozmawialibyśmy o jakże ważnej także inwestycji w Policach jak PDH. Tak więc to są bardzo ważne inwestycje rozwojowe, wręcz mające też zielone światło i wsparcie polskiego rządu, które nie byłyby chyba możliwe do realizacji, czy nie bylibyśmy na obecnym poziomie realizacji tych inwestycji, gdyby te spółki po pierwsze działały jako odrębne byty prawne i zajmowały się konkurencją między sobą. Ponad 200 milionów złotych w kontekście CBR-u. Ja wiem, Panie Prezesie, że to centrum nie miało tyle kosztować, ale w najlepszych latach zakłady azotowe Kędzierzyn wydawały do 200 milionów złotych na remonty w okresie tak zwanego postoju technicznego, który zazwyczaj odbywa się w czerwcu i lipcu. Jak wyglądają plany na ten postój technologiczny w roku 2018? Jeśli chodzi o postój remontowy na 2018 rok, jest on zaplanowany na pierwsze trzy tygodnie lipca. W tym momencie dopinamy tak naprawdę ostatnie szczegóły, także z początkiem lipca zatrzymujemy się, przygotowujemy się do tego remontu, no i po trzech tygodniach od postoju z powrotem odpalamy wszystkie nasze instalacje. A możemy o skali nakładów powiedzieć? To są liczby rzeczywiście w granicach kilkudziesięciu milionów, jeśli mówimy tutaj o remontach. To już jest w samym postoju. Ale jeśli chodzi o samym postoju, no to nie są też te liczby tak duże, tak jak tutaj Pan redaktor wspomniał. Tutaj raczej skupiamy się, patrząc na remonty w perspektywie całego roku. Ten rok, znaczy ten postój tak naprawdę jest to głównie też, można powiedzieć, taki postój formalny, gdzie przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego przyjeżdżają, patrzą
na dane urządzenie przeprowadzają, można powiedzieć, taką część taką formalną. I oczywiście też toczą się takie prace, które, że tak powiem, w ciągu roku podczas takich krótkich postojów ciężko je wykonać. Ostatnie z mojej strony pytanie do pana prezesa zarządu. Jako do specjalisty o 14. trener Adam Nawałka ogłosi kadrę narodową na Mistrzostwa Świata. Mam do pana pytanie. Jedna rada dla trenera. Co zrobić, żeby wygrać z Senegalem? Może będzie zaskoczenie przy ogłoszeniu składu. Proszę Państwa, no, rzeczywiście piłka nożna. W Senegalu mają dwie dyscypliny. Zapasy mandingo, to są takie tacy zawodnicy zbliżeni do wagowo do zawodników sumo. Tam mają taką specjalną, znaczy jest kilka wiosek, z której wywodzą się tacy właśnie zapaśnicy mandingo. I to jest ich sport narodowy. Natomiast no podam Państwu przykład, że miałem kiedyś problem z zapłaceniem rachunku w restauracji po kolacji, ponieważ zniknęli kelnerzy. Okazało się, że w tym czasie gdzieś odeszli i oglądali mecz z Nigerią w ramach jakichś afrykańskiego turnieju. Natomiast myślę, że Polacy świetnie sobie, pan Adam Nawałka nie potrzebuje żadnych rad. I wierzę w to, że wygramy z Senegalem 19 czerwca. Natomiast chciałbym jeszcze odnieść się do naszej strefy kibica, bo oczywiście planujemy i mamy taki zamiar, aby to przeprowadzić. Natomiast przyznam, że mamy problem z uzyskaniem zgody licencyjnej na to. Nie wiem, czy już mamy wyjaśnioną tę sytuację, jeszcze nie. Proszę Państwa, no okazuje się, że pomimo naszych ogromnych chęci, aby mieszkańcy Kędzierzyna, no w szczególności nasi pracownicy, abyśmy mogli wspólnie cieszyć się z wygranej z Senegalem i oglądać inne mecze grupowe, mamy problem z uzyskaniem licencji do odtwarzania publicznego tej transmisji. Otóż okazuje się, że jeden z istotnych sponsorów, którego nazwy nie mogę i nie chcę wymieniać w tym momencie, może tam zachodzić jakiś konflikt interesów z naszą działalnością. I to jest w tym momencie problem, że pomimo chęci przygotowań, jakichś wstępnych, nawet umów podpisanych, do końca jeszcze nie jesteśmy pewni, czy uda nam się to zorganizować do 19 czerwca. Znaczy głównym powodem będzie brak licencji na odtwarzanie sygnału. Czyli gdyby to nie była grupa OZ, to byłoby łatwiej połączyć z odprowadzeniem licencji? Tak. Pamiętajmy, że mistrzostwa odbywają się w Rosji. Nie byłoby, Szanowni Państwo, żadnego problemu, gdyby z takim wnioskiem licencyjnym wystąpiło na przykład miasto, ale z tego co wiem, miasto wycofało się z tej inicjatywy. My czekamy cały czas na stanowisko oficjalne FIFA, licencjodawcy, ale mamy też pewne alternatywne pomysły, jak to w sytuacji, kiedy ta odpowiedź bierzemy, tego przeprowadzić we współpracy z Polskim Oddziałem Telewizji Polskiej. To czekamy na dobre informacje w tej sprawie. Jeżeli nie ma żadnych pytań, bardzo dziękujemy za Państwa obecność i zarządowi za przekazanie. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia kolejny raz.